Sponsorem programu jest dystrybutor nowej serii soundbarów JBL Bar. Zapowiadany gość już teraz, Adam Piechnik, ratownik medyczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry państwu. Proszę przyjąć na sam początek wyrazy szacunku i wdzięczności, bo nasze zdrowie jest w waszych rękach. Oczywiście zawsze, ale teraz szczególnie wypełniacie misję, macie zadanie, z którym no, podejrzewam, że nigdy nie przyszło wam się mierzyć. Jest pan zmęczony, przerażony. Proszę nam powiedzieć, jakie emocje teraz panu towarzyszą? I co? Myślę, że na pewną skalę mierzyliśmy się z tym cały czas. Tak naprawdę pewien rodzaj zagrożenia był z tą pracą związany permanentnie. Nie na tą skalę oczywiście, ale mieliśmy do czynienia z pacjentami, którzy byli nosicielami całego szeregu innych chorób, tak samo groźnych. I też w trakcie czasem badania dowiadywaliśmy się, że pacjent jest czynnie prądkującym gruźlikiem, że ma HCV, że ma HIV-a. W naszej pracy, kiedy jakby ta dynamika działań powoduje, że nie zawsze jest możliwość przeprowadzić właściwy wywiad, czasem po wszystkim dowiadywaliśmy się, że pacjent jest nosicielem. Więc mówię, na pewną skalę oczywiście mieliśmy z tym do czynienia wcześniej. To, co w tej chwili się dzieje, to, no to jest zupełnie nowe wyzwanie, które przerosło niestety nasze władze oraz naszych przełożonych w zakresie dostępu do sprzętu, dostępu do właściwych procedur, i to jest chyba największy problem, dla którego większość z nas nie czuje się dobrze. Nie czuje się dobrze, bo czujemy się jak mięso armatnie rzucone, wie pani, co po prostu z niewłaściwym sprzętem do walki z czymś, co przerasta chyba cały świat, ale cały świat jest trochę lepiej wyposażony, mam wrażenie. Mm-hmm. Czego panu najbardziej brakuje w tej codziennej pracy? Jak wygląda pana dyżur? Ja nie ukrywam, że kilka dni temu widziałam relację jednego z pana kolegów w TVN24, również ratownika medycznego, i się po prostu poryczałam, bo nie sądziłam, w jak trudnych warunkach przychodzi wam pracować, a my sobie bardzo często z tego kompletnie nie zdajemy sprawy. Jak wygląda ten pana dzień pracy, dyżur, bo to już nie jest dzień, a czasem po prostu półtorej doby. Wie pani co, my jako środowisko medyczne, wchodząc zresztą w skład Porozumienia Zawodów Medycznych dwa lata wcześniej, prowadząc akcję protestacyjną, my informowaliśmy o tym, że w większości miejsc w Polsce, na przykład ratownicy medyczni, ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie naszej grupy zawodowej, dotyczy także i pielęgniarek, lekarzy, pracujemy w warunkach samozatrudnienia na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. Pracując po 300, po 400 godzin miesięcznie i bez pewnego rodzaju zabezpieczenia, bo wie pani, oczywiście płacąc podstawowy jakiś tam ZUS, możemy na niewiele liczyć. W tym wypadku, jak w tej chwili się dzieje, do tego całego stresu związanego z pewnym zagrożeniem biologicznym dla nas, dla naszych najbliższych, bo to jest szalenie istotne. My mamy świadomość, że możemy to przywlec do domu. Wielu z nas staje przed takim wyborem, czy do tego domu wracać, i wiele osób decyduje się na to, żeby nie wracać do domu, żeby na wszelki wypadek do tego domu tego wszystkiego nie przytargać. A mówię, do tego lęku o siebie, o najbliższych dochodzi także i niepokój, wie pani, związany także i z bardzo przyziemnym, trywialnym elementem, ale jak materialny, dlatego że jeżeli trafimy na kwarantannę lub leczenie, nikt z nas nie wie tak naprawdę, jak będą wyglądały dochody, czyli zdolność do opłacenia rachunków. Te 50% ratowników, którzy pracują w warunkach kontraktu, do całego tego stresu związanego z tym zagrożeniem biologicznym muszą niestety dołożyć ten stres związany z tym, że jak będzie wyglądało, gdy się trafi. Także ja dzisiaj byłem, dzisiaj dyżur skończyłem, 24-godzinny. Natomiast wczoraj miałem taki moment, godzinne oczekiwanie w kwarantannie na decyzję inspektora sanepidu, podczas którego miałem parę rzeczy do przemyślenia, bo to są troszeczkę kuriozalne rzeczy, które się dzieją w tej chwili. Nie, tak, nie może być coś, co jest kuriozalne, nie może być trochę kuriozalne. Jest po prostu takie. Zostaliśmy z kolegą po ekspozycji, potencjalnej ekspozycji na pacjenta z koronawirusem, wyznaczeni do
nadzoru sanitarnego, epidemiologicznego, cokolwiek by to miało znaczyć. Natomiast z decyzją inspektora jakby nie zdjęcie z dyżuru, czyli mieliśmy normalnie realizować, podczas gdy w zasadzie nikt nie wiedział, co jest z pacjentem. Późno w nocy jakimiś kanałami prywatnymi dowiedzieliśmy się, że możemy odetchnąć. No i w tym momencie mój kolega mógł spokojnie zdecydować się na powrót do domu, ja zresztą też. Takich sytuacji są dziesiątki, setki, w tej chwili pewnie może i tysiące ratowników medycznych, którzy, jak mówię, nie chcę gloryfikować w jakiś sposób i twierdzić, że jesteśmy jakąś bardziej wyróżniającą się, jeśli chodzi o zagrożenie grupą zawodową, bo nieprawda, wszyscy medycy, ale nawet i nie medycy, personel, który pomaga w szpitalu, jest tak samo narażony na ten kontakt. Natomiast no, dziesiątki, pewnie tysięcy ludzi będzie stawało przed tym zagrożeniem związanym także i z tym swoim losem materialnym, bo na tą chwilę nic nie wiem. Ja rozumiem, że szereg grup zawodowych, szereg branż jest poddanych podobnemu stresowi, ba, być może nawet są w gorszej sytuacji, bo nam jednak jakieś wpływy nam wpadały, natomiast ich się nie wysyła, tak jak nas się wysyła i oczekuję. Oczekiwałbym, jak każdy medyk w tym kraju, prostego zapewnienia przez premiera tego kraju, przez ministra zdrowia, że nie zachowają się tak bardzo niegodnie, że usłyszymy te kolokwialnie mówiąc, Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść, w sytuacji, kiedy robiąc to, co robimy, po prostu narazimy to swoje zdrowie. Myślę, że informacja zwrotna, jasno określająca sposób finansowania w przypadku kwarantanny czy leczenia tego, co jako firmy stracimy, a na przyszłość jest to, proszę pani, przyczynek do rozmowy o tym, że Państwowe Ratownictwo Medyczne nie może wyglądać. Zwyczajnie. Nie może wyglądać jak zbiór tak naprawdę firm wykorzystujących tą formułę prawną, lukę taką, która tworzy fikcyjne, bo to jest fikcyjne, Państwowe Ratownictwo Medyczne, jeśli 50% tego ratownictwa składa się z jednoosobowych firm. Myślę, że jest to bardzo poważny przyczynek do rozmowy w przyszłości o tym, że powinniśmy jako ratownictwo medyczne być instytucją, która nie jest zbiorem jednoosobowych działalności gospodarczych. No ja myślę, że rzeczywiście ta sytuacja pokazała mnóstwo mankamentów, mnóstwo rzeczy, których nie udało się zrobić wcześniej, które teraz po prostu wypłynęły na wierzch. Pani redaktor, to cały czas wypływają nieprawidłowości. Ja tej rozmowy się przygotowałem o tyle, że sobie wydrukowałem nawet pewne wytyczne mówiące o sposobie zabezpieczania nas. I na tą chwilę to, co powiedziałem, że czujemy się jak to mięso armatnie rzucane na front bez właściwego wyposażenia, to ma potwierdzenie w dokumentach. Nagle, wie pani co, inspektorzy sanitarni wykazują się jakimś zaskakującym u nich relatywizmem. Taką, wie pani, zdolnością do improwizacji, których by się nikt nie spodziewał chyba u tej grupy zawodowej, bo sanepid, wie pani, do tej pory potrafił mierzyć centymetrem odległość sedesu od ścianki działowej w restauracji i przywalać za to kary, jeśli te centymetry się nie zgadzały. Natomiast w przypadku zabezpieczenia naszego nagle się okazuje, że można zmieniać normy. Ja te normy mam w tej chwili przed sobą, wydruk, który jasno określa sposób zabezpieczenia medyków w przypadku możliwej ekspozycji na zagrożenie biologiczne. I nagle się dowiadujemy, że nie półmaski, maski twarzowe z określonej jakości filtrami, tylko nagle zwykła maseczka chirurgiczna w połączeniu z przyłbicami. Ta zdolność do nagłej zmiany stanowiska, nie wiem na ile zasadna prawnie, bo jaką mają moc prawną, proszę pani, wiążącą, nagle pojawiające się opinie ekspertów w przypadku choćby później na przykład pozwów odszkodowawczych, gdzie ubezpieczyciel będzie sprawdzał, czy to zabezpieczenie było właściwe, czy było zgodne z normami, a normy mówią jasno, że w przypadku, kiedy medyk może mieć kontakt z pacjentem, gdzie może dojść do powstania aerozolu oddechowego lub gdy pacjent kaszle, to powinniśmy być wyposażeni w maski, półmaski filtrujące z filtrem klasy N2 lub trzeciej, czyli tam norma N95 lub półmaska, twarzą maska wielokrotnego użytku, to samo z określonymi filtrami. Tu nie ma słowa o maseczce chirurgicznej przy ubicy,
Co jestem pewien, zauważą ubezpieczyciele, jeśli pojawią się pozwy odszkodowawcze od medyków, którzy w niewłaściwym wyposażeniu później będą zgłaszali roszczenia ubezpieczeniowe. Panie Adamie, przed chwilą rozmawiałam z prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. On powiedział, że powszechnym zjawiskiem jest strach przed utratą pracy z powodu ujawniania, czy to właśnie za pomocą mediów, czy mediów społecznościowych, warunków pracy, w jakich przychodzi wam pracować. Właśnie ponieważ zaczynacie się bać, bo jesteście straszeni tym, że stracicie pracę. Czy pan to potwierdza? Bo pan jest dość odważny. Wie pani co, bo co mi grozi? Co mi grozi, albo część moich kolegów być może na tą chwilę nie potrafi przestawić myślenia. Co mi grozi? Zwolnienie z pracy, która polega na tym, że z niewłaściwym zabezpieczeniem wysyłają je do pacjentów, w których część może się okazać zakażonymi, w efekcie jeden zakażonymi. No naprawdę, co gorszego mogą mi zrobić, niż to, co robią aktualnie, czyli wysyłają nas, do tego troszkę nas wysyłają, z niewłaściwym sprzętem zabezpieczającym. No, mogę się w piąco i szyderczo uśmiechnąć. Zwolnienie z pracy, doświadczenia pracy w takich warunkach, to jest powód do tego, żeby co roku później tej firmie wysyłać kwiaty w podziękowaniu za to. Myślę, że ten straszak, wie pani co, z przyzwyczajenia niejako niektórym z nas wiąże języki, to bardziej jest to, co powiedziałem o tym rzucaniu nas jak mięso armatnie na front. Metaforycznie to ujmę w ten sposób, że za nami nadal podążają, wie pani, tacy politrucy oraz NKWDziści z nagantami przystawionymi albo wycelowanymi w nasze potylice. I to tak wygląda. Z jednej strony jest ta chóra propaganda rządowa, która opowiada, jak to wszystko gdzieś tam działa i jak to wszystko będzie, jak to będzie działało. Plus ludzie, którzy potrafią nagle zmieniać te normy. Wojewódcy, krajowi konsultanci sanepidu nagle potrafią twierdzić, że maseczka chirurgiczna w połączeniu z jakimiś przyłbicami jest nowym standardem. Ja tylko czekam jako obywatel, aż ci panowie powiedzą, że święcona woda ze złóż geotermalnych jest też sposobem zabezpieczania. Właściwie to się dziwię, że nasz biznesmen jeszcze nie nacisnął pewnych sprężynek, żeby pod stacjami pogotowia stały cypterny. Ale to wskazuje na to, że wie pani, dzieje się tak, jak się dzieje. My, medycy, pewnie część z nas jest zastraszana i to zresztą to się dzieje. No, mieliście państwo doniesienia medialne o dyrektorze szpitala, jakimś radnym związanym z miłościwie nam panującymi, który potrafił wyrzucić w tym momencie, tak gorącym, wyrzucić z pracy położną, która informowała o tym, jaki jest sposób zabezpieczenia, czy jak bardzo niewłaściwy. Znacie państwo pewnie doniesienie o wiceprezesie pewnego koncernu paliwowego, który potrafił z tą samą pogardliwą pobłażliwością, może lekceważeniem, potrafił skwitować taki strach, który w swoim poście zawarła pielęgniarka, mówiąca o strachu, o lęku, o siebie, ale także i o tym, w jakich warunkach jej przychodzi pracować i za co. Potrafił tak samo pogardliwie w tym czasie potrafił skwitować to, że zmieni pracę. Mam, wie pani co, nieodparte wrażenie, że będziemy dokładnie sami takiej sytuacji tak długo, jak długo nie będziemy potrafili na przykład na takim koncernie paliwowym wymusić tego, że władze tego koncernu z tym panem porozmawiają, przedstawią jemu możliwość zmiany pracy. Bo jeśli w tym momencie, pani redaktor, cały szereg różnych powiązanych synekurami z miłościwie nam panującymi ludźmi potrafi nadal tak pogardliwie medytu, to jest to część tego właśnie dramatu, z którym się spotykamy. Dziękuję serdecznie. Niech siły pana nie opuszczają, niech zdrowia oczywiście nie zabraknie. Dużo gorzkich, ale dużo też odważnych słów tutaj padło. Mam nadzieję, że ta rozmowa nie przyczyni się do tego, że no, będzie pan musiał zmienić swój status. Pani redaktor, niezależnie od tego, co mówię i jak oceniam tą sytuację, widzi pani, że rozmawiam z panią z karetki po dyżurze. Jutro mam kolejny dyżur. Dlatego życzę panu mnóstwa sił, tak, bo jesteście naszymi bohaterami. No to trzeba sobie po prostu jasno powiedzieć. Dziękuję serdecznie, pan Adam Piechnik, ratownik medyczny. Bądźcie państwo zdrowi. Pilnujcie się i bądźcie ostrożni. Nie wychodźcie z domu. To jest naprawdę olbrzymi, bardzo ważny apel z naszej strony. Nie wychodźcie z domu. Pozwólcie nam robić to, co my robimy, w sposób w miarę bezpieczny, czyli nie rozprzestrzeniajcie tego bardziej. Trzymajcie się ciepło i...
Proszę również się trzymać i proszę przekazać pozdrowienia i życzenia również swoim kolegom. No i proszę się wyspać. To też jest ważne. Dziękuję serdecznie, Adam Piechnik. Sponsorem programu był dystrybutor nowej serii soundbarów JBL Bar.